Czego słuchasz oprócz rapu? Planujesz jeszcze jakieś tatuaże? Kiedy ujawniasz, na jakie studia idziesz i gdzie? Hej, cześć, dzień dobry, witam się z Wami w kolejnym odcinku na moim kanale i dzisiaj lecimy sobie z Q&A. Naszła mi taka ochota, żeby nagrać taki filmik, ponieważ wrzuciłam dzisiaj okienko na mojego Instagrama, na którego serdecznie zapraszam i przy okazji na TikToka, bo macie właśnie potem okazję, żeby Wasze pytanie pojawiło się w odcinku. Zostawcie łapkę w górę, jeżeli chcecie, abym nagrywała więcej tego typu odcinków. Dajcie mi znać w komentarzu, jakie jeszcze filmy chcecie, abym nagrała. I zostawcie subskrypcję, aby niczego nie przegapić, a teraz bez zbędnego przedłużenia przechodzimy już do treści. Skąd bierzesz pomysły na filmy? Więc zazwyczaj z głowy lub na przykład moja montażystka mi podrzuciła parę pomysłów, pozdrawiam Emilka, albo wy mi podrzucacie pomysły, co chcecie, abym nagrała. Dużo też ja po prostu wymyślam lub robię jakieś trendy, które są na YouTubie, na przykład Girls Talk i tak dalej. Jak ktoś u kogoś zobaczy i nagram podobny film, to mówię wtedy, od kogo brałam inspirację. Ale dużo po prostu robię też takich trendów, na przykład testowanie sklepów influencerów, no to to robi mnóstwo osób. Czego słuchasz oprócz rapu? Tego, co mi wpadnie w ucho tak naprawdę. Parę miesięcy temu odkryłam polski rap i zaczęłam słuchać Solara, Białasa, White'a, no Mata to wiadomo, BDOS. Kogo jeszcze słucham? Żabson. Ale najbardziej lubię Solara teraz i Białasa, Kasperczyka i Jan Rapowanie. Adi Nowak jeszcze. I bardzo lubię w ogóle słuchać teraz takich przyspieszonych wersji hitów, na przykład Baby One More Time, Britney Spears, Bad Sped Up, czyli przyspieszone. Także, o, jeszcze SB Mafia, no to właśnie cała wytwórnia SB i ich twórcy, ale też jak razem mają jakieś kawałki, na przykład Parepetuwa. To jest mój ulubiony kawałek na ten moment. Także głównie tego, co mi wpadnie w ucho, mój gust muzyczny się po prostu zmienia. Ale na zawsze w moim sercu pozostanie Queen. To jest mój zespół dzieciństwa i bardzo lubię ich hity i słucham sobie regularnie też. Taki sentyment mam do tego zespołu. Marzenie. Marzeń mam bardzo dużo, ale nauczona doświadczeniem. Wow, ale powiedziałam. Ale doświadczenie nauczyło mnie, że żeby nie mówić po prostu o swoich planach, marzeniach na głos, tylko po prostu robić. Więc nie zdradzam swoich jakichś planów, marzeń. No nawet najlepszej przyjaciółce nie mówię o takich rzeczach. Po prostu zachowuję dla siebie większość. Ewentualnie mamie albo terapeutce, więc tym bardziej nie powiem tego tak publicznie. Chodzi mi o takie marzenia związane z tym, co chcę na przykład robić. Ale no wiadomo, że na przykład moim marzeniem, którym mogę powiedzieć, jest to, żeby mieć piękne, długie, grube włosy. No bo tym mi nikt nie przeszkodzi. A jakbym na przykład powiedziała jakieś konkretne swoje plany, marzenia, to ktoś by mógł robić wszystko, żeby mi to nie wyszło. Bo mam dużo osób na pewno, które mnie nie lubią. Chociażby te osoby, które mnie w jakiś sposób prześladowały w szkole i jak byłam młodsza. One na pewno mi źle życzą i jestem przekonana, że czasami oglądają jakieś odcinki i wiecie, no i po prostu mi źle życzą, więc nie będę mówiła o takich rzeczach. Ulubiony outfit. No ja na co dzień teraz jakieś ciepło. Bardzo lubię nosić bajkery z Brandy. Crop top i kroksy. Albo klapki te Easy Slides, albo klapki kroksa. Tyle. I zawsze noszę skarpetki do kroksów. To jest dziwne, ale tak jest. Kiedy ujawniasz, na jakie studia idziesz i gdzie? Tak jak już wspomniałam, nie lubię zapeszać, więc jak już będę na tych studiach i się dostanę, to wtedy powiem, jaki kierunek, ale na pewno nie powiem, na jakiej uczelni, bo to by było bardzo głupie z mojej strony. Nie mówi się, w jakim miejscu się chodzić do szkoły publicznie w internecie, bo jest dużo ludzi, stalkerów. Nie wiem, czy widzieliście, ale na przykład Aria, albo ona też nagrywała z inną dziewczyną. I te dwie dziewczyny mają stalkera, właśnie przez to, że działają w internecie. On na przykład je śledzi. Na przykład ta druga dziewczyna nie ma dużego kanału, więc to jest bardzo nierozsądne mówić, na przykład, gdzie się chodzi do szkoły, gdzie się chodzi na studia. Można o tym powiedzieć według mnie, ale jak się już tam nie chodzi, czyli jak się skończy, to jest po prostu niebezpieczne w dzisiejszych czasach. Ja tak uważam. Więc powiem, jaki kierunek, ale nie powiem, na jakiej uczelni. Powiem, jak skończę te studia, czyli za parę lat. Jakie masz umiejętności muzyczne? Próbowałaś gry na jakimś instrumencie bądź śpiewu? Jak miałam, nie pamiętam ile lat, ale grałam na pianinie. Chodziłam normalnie na zajęcia kilka razy w tygodniu i dobrze mi to wychodziło. Mój tata jest po szkole muzycznej z gry na pianinie, na fortepianie, tak? Powinnam tak mówić. I śpiewu nie próbowałam, chciałabym bardzo, ale myślę, że się tego nie nadaje. Ale no, może kiedyś spróbuję, kto wie. Na ilu byłaś w osiemnastkach? Na żadnej chyba. Tak serio? Nie, na jednej? Na dwóch?
chyba na dwóch, ale to było dawno, bo ja nie lubię imprez, nie imprezuję w ogóle, nie piję alkoholu, nic takiego, więc nie chodzę po prostu, nie kręcą mnie imprezy. Jak mają na imię twoje psy? Pysia, to jest ta biała, West. Knoppers, to jest ten, co był na domu tymczasowym, ale moja mama powiedziała, że już go nie odda, więc zostaje na stałe. Tiago, czyli ten beżowy, długi, który też jest adoptowany. I Cynamon, czyli ten aktualny pudelek, Toy. A miałam jeszcze kiedyś psa prezesa, tutaj wam się wyświetli zdjęcie. On również był adoptowany, ale niestety zmarł, miał raka wątroby prawdopodobnie. I jeszcze miałyśmy przez krótki czas na domu tymczasowym Inkę, tutaj wam też się wyświetla zdjęcie. Ja wymyśliłam imiona Prezes, Inka, Knoppers i Cynamon. I Pysia też. Ile miesięcy ma Cynamon? Jak nagrywam ten film, to ma 7 miesięcy, ponieważ my go wzięłyśmy po mojej maturze. On był parę miesięcy w tej hodowli. A jak ten film wlatuje, to pewnie już pod 8 będzie podchodzić. Albo no coś takiego, no nie? Planujesz jeszcze jakieś tatuaże? Tak, mam bardzo dużo pomysłów, ale nie powiem wam oczywiście jakich. Zobaczycie. Natomiast chciałabym dokończyć sobie rękaw, tutaj pouzupełniać te miejsca puste. Na pewno w tym miejscu bym chciała tatuaż. Tutaj jakieś małe, takie małe tutaj. Ta ręka jest jeszcze wolna. Tu z tyłu. Na nodze, na biodrze z boku. No dużo miejsc jeszcze mam. Także na pewno będzie dużo jeszcze tatuaży. Jak chodzisz ubrana do kościoła na mszę świętą? Po prostu tak, żeby było mi wygodnie. Jakby ja nie wiem. Ja jestem osobą wierzącą. Bóg jest dla mnie ważny, ale nie uważam, że Boga obchodzi to, czy ja się specjalnie dla Niego wystroję. To jest takie, wiecie, trochę... No nie będę tego mówiła, bo nie chcę oceniać. Każdy robi co chce. Ja po prostu chodzę tak, żeby było mi wygodnie, bo idę tam dla Boga, a to nie jest jakiś pokaz mody, że ja się będę stroiła do kościoła. Tylko idę po to tam, żeby się pomodlić, żeby porozmawiać z Bogiem. No chyba, że to są jakieś chrzciny, no to wiadomo. Czy kiedyś będziesz spożywać słodziki, czy już nigdy nie planujesz? Nie, już nigdy nie planuję. Nie widzę w tym sensu. Chyba, że będzie w jakimś cieście, jak będę u kogoś, no to zjem, wiadomo, ale tak sama z siebie to nie. Jak oceniasz różnicę twoich włosów w przeciągu roku? No jest ogromna. One mi się tak poprawiły. No zobaczcie, po pierwsze mogę zrobić takiego koka, który jest gruby. Mam już takie długie włosy, że mogę spiąć. Są dużo lepsze jakościowo. Są gładkie. Jest ich dużo więcej. Mają objętość. No i oczywiście mam nadzieję, że będzie jeszcze lepiej. Jak radzić sobie ze stresem i myślami? Według mnie w takim wypadku konieczna jest pomoc specjalisty, psychiatry, psychoterapeuty. To jest pierwszy krok, który należy podjąć. Oczywiście można robić jakieś medytacje, takie wyciszające, na przykład trening jako psona polecam, natomiast to są dodatki, a podstawą jest pomoc psychiatry albo psychoterapeuty. Jak chodzi o myśli samobójcze, a jak chodzi o stres, no to właśnie bym poszła w takie to wyciszenie, aktywność fizyczna na świeżym powietrzu, na przykład spacery, no i też znaleźć tą przyczynę tego stresu. Stosujesz jakieś suplementy? Tak, stosuję suplementy diety, ponieważ na przykład miałam bardzo niski poziom witaminy D3. Oczywiście robiłam sobie badania krwi, więc to wszystko jest dopasowane do tego. Dodatkowo biorę cynk, bo miałam problemy z sterą trochę ostatnio i mi się już poprawiły, jak widać. Brałam magnez, ale to dlatego, że się przygotowywałam do matury i moja pani psychiatra mi zaleciła i wtedy też brałam witaminę B12, ale teraz już nie biorę. I z suplementów jeszcze biorę tran albo omega-3 po prostu. Witamina A plus E, bo to jest bardzo dobre na paznokcie i włosy. Biotyna i skrzyp, to też jest na włosy. Czyli biotyna, skrzyp, witamina A plus E, tran i witamina D3 i cynk. O której codziennie wstajesz i chodzisz spać? Po maturze mi się to strasznie rozregulowało. W sensie i tak to są stałe pory, ale zdecydowanie chodzę później spać, ponieważ kiedyś chodziłam spać 22:30, a teraz chodzę o północy albo po północy. O pierwszej maksymalnie, później nie, ale zazwyczaj to jest północ i nie jestem z tego zadowolona. Natomiast no jest lato, jest długo widno, wykorzystuję ten wieczór i dobrze się z tym czuję. Ja miałam ogólnie duży problem z poczuciem winy, byłam na siebie zła, że chodzę tak późno spać, ale porozmawiałam o tym z terapeutką i okazało się, że tak naprawdę ja myślałam, że muszę iść wcześniej spać i że muszę wcześniej wstać, a nie, że to jest mój wybór, wiecie o co chodzi, i przez to byłam na siebie zła, bo sobie sama narzucałam taką presję. A jak ogarnęłam, że to jest mój wybór, że idę później spać, wtedy
to zniknęło i już nie jestem na siebie zła i po prostu celebruję sobie wieczory i lubię chodzić później spać teraz, to mi się zmieniło. I wstaję 7.30, 8, coś takiego, więc śpię 7-8 godzin. Wiadomo, że jak będzie zima, to będę chodziła znowu wcześniej spać, bo będzie wcześniej się robiło ciemno i będę wcześniej wstawała. Myślisz, że warto iść na studia, nie mając kompletnie żadnego pomysłu na siebie? To jest bardzo trudny temat i według mnie to zależy od osoby, ponieważ jedna osoba pójdzie na studia i okaże się, że jej się to bardzo podoba, a inna po na przykład 2 latach to rzuci i zmarnuje te 2 lata, więc według mnie najlepiej po prostu sobie w miarę sprecyzować to, co chcecie robić. To jest mega trudne, ja wiem, sama miałam z tym problem. Warto może iść do jakiegoś doradcy zawodowego, jakoś może znajdziecie to, co chcecie robić. Także nie wiem, czy warto. No, jak nie masz żadnego pomysłu na siebie, no to skąd wiesz, na jakie studia chcesz iść? To też jest pytanie. Iść po to, żeby iść, to jest bez sensu. Ja bym sobie dała wtedy przerwę i poszukała tego, co cię interesuje. No, ale to bardzo zależy od osoby, więc nie wiem. Także to były chyba wszystkie pytanka. Ej, szybki ten odcinek będzie, ale to spoko. Więc to by było tyle na dzisiaj. Mam nadzieję, że taki film Wam się spodobał. Jeżeli macie jakieś refleksje na temat tego odcinka, to koniecznie podzielcie się nimi w komentarzu. Podajcie na mojego Instagrama oraz TikToka. Zostawcie łapkę w górę. Subskrypcję na kanale. Ten, kto obejrzał do tego momentu, pisze komentarz o treści czerwony, bo mam czerwoną bluzkę. A, i przypominam, że jest włączona opcja wspierania, bo rzadko o tym mówię. I daję Wam to wcześniejszy dostęp do odcinków, czyli po prostu możecie obejrzeć sobie odcinek tym wcześniej albo jeszcze wcześniej. Także polecam. Pa!